Dzień dobry Państwu. Postaramy się, by dzisiejszy odcinek był kompendium wiedzy na temat najważniejszego i najbardziej popularnego dofinansowania na fotowoltaikę i rzeczy około fotowoltaiczne, a to dofinansowanie to oczywiście Mój Prąd. Z góry usprawiedliwiamy się, że naszym celem jest takie przedstawienie zagadnienia, by było zrozumiałe zarówno dla osób wdrożonych w tematykę, jak i kompletnych nowicjuszy, statystycznych Kowalskich, którzy stoją przed dylematem: chcę własną energię i chcę uzyskać dofinansowanie, od czego mam zacząć? Otóż jest połowa sierpnia i znamy już wszystkie warunki kolejnej wersji programu. Od 2 września rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie i potrwa albo do wyczerpania zapasów, które wynoszą 400 milionów złotych, albo do 20 grudnia bieżącego roku. Dla kogo jest Mój Prąd 6.0? Dofinansowanie przeznaczone jest dla każdego, kto zdecydował się na instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii lub i magazynem ciepła nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2021 roku. Kwalifikowalność zatem sięga głęboko wstecz, z polskiego na nasze. Nawet ci, którzy 3 lata temu zainstalowali fotowoltaikę z magazynem i nie korzystali z poprzednich edycji programu, mogą się o to dofinansowanie starać. Warunkiem jest rozliczanie energii z operatorem na zasadzie net billingu. Ci, którzy instalowali w drugiej połowie 2022 i później, i tak się w net billingu rozliczają. Ci, którzy zdążyli z instalacją przed 1 kwietnia 2022 roku, muszą na net billing przejść, czego w sumie nie polecamy, prywatna opinia, bo wygoda tak zwanych starych zasad przewyższa naszym skromnym zdaniem profity z ewentualnego dofinansowania. Ale co kto lubi. W każdym razie warunek pierwszy. Jeśli pan Kowalski ma fotowoltaikę już 2 lata i nie korzystał z poprzednich edycji, może o dofinansowanie się starać. Warunek drugi. Już w sumie nadmieniliśmy w pierwszym akapicie. Magazyn jest obowiązkowy w tym programie. Zapytacie, jaki magazyn? Energii elektrycznej bądź cieplnej. Zaraz do tego dojdziemy. Magazyn energii elektrycznej musi mieć pojemność nie mniejszą niż 2 kWh, a ministerstwo zaleca, by był przewymiarowany w stosunku do mocy instalacji w stosunku 1,5. Czyli na przykład 1 kWh mocy instalacji, 1,5 kWh pojemności magazynu energii i tak dalej. Co znaczy słowo zaleca? Ministerstwo zaleca. No i tutaj mamy zagwozdkę. Zalecenie to nie wymóg, ale nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć za panią minister, jak to będzie rozpatrywane, bo każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Naszym zdaniem nie jest to wymóg i nie jest to obligatoryjne. O, tutaj dobra okazja się pojawia, by rozjaśnić jeszcze jedną wątpliwość, o którą często pytacie Państwo w komentarzach. W stosunku do czego magazyn ma być większy? Mamy inwerter o mocy 5 kW, moduły na dachu o mocy sumarycznej 6 kWh? Czy zatem magazyn ma mieć minimum 7,5 kWh w stosunku do inwertera? Czy 9 kWh w stosunku do modułów? Proszę Państwa, zgłoszenia instalacji dokonujemy zawsze w cudzysłowie po modułach. Obligatoryjna zatem jest moc sumaryczna modułów w takim przypadku. Jeszcze prościej i ma to zastosowanie zawsze. Moc waszej fotowoltaiki, którą chwalicie się na przykład sąsiadowi, to zawsze moc modułów. Niby proste, ale wiele osób nadal tego nie rozróżnia, utożsamiając moc własnej instalacji z mocą inwertera z jego tabliczki znamionowej. Warunek trzeci. W tej edycji programu dofinansowywane są też magazyny ciepła. A co to takiego? No na przykład bufor do magazynowania CWU. Czy obligatoryjne jak magazyn? I tak, i nie, bo albo to, albo to. W komunikacie ministerstwa jest spójnik lub, ale jest też łącznik i, co oznacza, że magazyn ciepła musi być, jeśli nie ma magazynu energii, ale jeśli magazyn energii jest, nie wyklucza to dofinansowania magazynu ciepła i jest na to dodatkowa kwota, to dlaczego nie skorzystać? Przejdźmy zatem do tych kwot. Na instalację fotowoltaiczną można otrzymać 7 tysięcy złotych. Na magazyn energii można otrzymać 16 tysięcy złotych, a na magazyn ciepła można otrzymać 5 tysięcy złotych. Łącznie daje to kwotę 28 tysięcy złotych, jednak nie może ona przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. No właśnie, kolejne Państwa pytanie. Rozjaśniamy. Co to są te koszty kwalifikowane? Czy usługa montażu przez firmę także się w nich mieści? Tak, koszty kwalifikowane zawierają cenę sprzętu i usługę montażu. Ale uwaga! Nawet jeśli zechcecie zainstalować wszystkie komponenty, czyli fotowoltaikę, magazyn i magazyn ciepła, i będzie to dostarczał oraz montował jeden instalator, co skutkować będzie jedną fakturą, niestety nie działa to tak, że owa faktura opiewająca na przykład na 50 tysięcy złotych zostanie w połowie pokryta przez dofinansowanie. Wówczas wszystkie trzy zestawy wraz z usługą rozbijane są, w cudzysłowie, na osobne koszty kwalifikowane, dlatego że tak wygląda po prostu formularz dofinansowania.
Podsumowując, w obecnej edycji programu największy nacisk położony jest na magazyny energii. 16 tysięcy złotych, czyli dedukując, można wybrać magazyn na wolnym rynku za 32 tysiące złotych. Są to już pojemności konkretne, przekraczające znacznie 10 kWh, które to wartości według opinii naszych klientów pozwalają na bardzo komfortowe prowadzenie standardowego gospodarstwa domowego w oparciu o korzystanie z własnej energii. Nie jest to już mała piąteczka, która jest doskonałym rozwiązaniem dla osób mających problemy z częstymi, acz krótkotrwałymi przerwami dostawy energii. Magazyn o pojemności 10 i wyżej kWh to już solidny powerbank, który umożliwia prowadzenie domu w trybie smart. Minusy? Mało pieniędzy w kasie. Przygotowane 400 milionów złotych. Jesteśmy przekonani, dość szybko zakończy nabór wniosków i jeśli Wam zależy, najlepiej będzie postarać się o dofinansowanie od samego początku, czyli 2 września. W razie czego nasze magazyny są pełne i dosłownie, i w przenośni posiadamy świeżą dostawę magazynów energii Soluna. Zapraszamy. Wszystkiego dobrego. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.